W Greenkan Ogród w dzisiejszym odcinku bardzo liczę na to, że Was zaczaruje i że wejdziemy wspólnie w cudowną błękitną chmurę, że po tym odcinku na Waszych balkonach, tarasach, ale również w ogrodach bardzo mocno zaistnieje kolor błękitny i niebieski. Witajcie na pokładzie Greenkanu, zaczynamy! Nie ma chyba lepszego miesiąca jak marzec, pierwszy dzień wiosny, cudowna, dobra energia, żeby nie zacząć naszej złotej trójki Greenkanu. Ten odcinek otwiera trzy, które będą. Dziś porozmawiamy o kolorze błękitnym, niebieskim i wszystkich kolorach pochodnych z tego koloru. Popowiadam Wam o moich kochanych, najpiękniejszych, najcudowniejszych, najdłużej kwitnących roślinach. I uwaga, te rośliny, które wymienię w tym dzisiejszym odcinku, nie tylko nadają się do ogrodu, ale z powodzeniem możecie je również zaprosić do siebie na balkony, na tarasy i uprawiać po prostu w pojemnikach, w dużych donicach. Zaczynamy od koloru błękitnego, bo to jest kolor, który chyba najmocniej definiuje nasz ogród. Kolor, w którym ja jestem osobiście zakochana, mam ubrania w kolorze błękitnym, bardzo lubię się nim otaczać i uważam, że niesie ten kolor ze sobą dobrą energię, delikatność, wrażliwość. Dlatego też pierwszy odcinek jest właśnie o błękitach i dlatego te rośliny, które otworzą nam tą złotą trójkę Greenkanu, a będziemy jeszcze mieli odcinek o roślinach białych i o roślinach różowych, takich różowych, fioletowych, pochodnych koloru różowego, te rośliny błękitne otwierają serię. Zaczniemy, słuchajcie, od parteru, bo to nie będzie taki odcinek, gdzie Wam będę profesorskim tonem opowiadała o różnych roślinkach, jakie tam one są. To wszystko sobie możecie znaleźć. Pomyślałam sobie, że bardzo chciałabym Wam ułatwić zadanie. Tym z Was, którzy tworzą swoje ogrody i też kochają te kolory błękit, biel, róż, tak chcieliby te ogrody skomponować, chciałabym ułatwić zadanie, żebyście komponowali je partiami. Czyli zaczniemy sobie od parteru i błękit, który będzie nam się pojawiał w ogrodach albo w nasadzeniach, bo te wszystkie rośliny, tak jak już powiedziałam, możecie zastosować w donicach, będziecie mogli komponować właśnie od tej najniższej warstwy do troszkę wyższej, aż do roślin pnących, bo też o nich dziś będę opowiadała. Zaczynamy od parteru. No i pierwsze rośliny, które mi przychodzą do głowy i których mam naprawdę multum w ogrodzie zawsze na wiosnę, to są oczywiście bratki gagatki. Tu w tej chwili gdzieś macie kartę do odcinka o bratkach, bo nagraliśmy dla Was odcinek właśnie o bratkach, o tym, jak je uprawiać, co robić, żeby bardzo, bardzo długo kwitły, bo ci z Was, którzy są z nami już długo, wiedzą, że w naszym ogrodzie bratki naprawdę bardzo długo kwitną i to zarówno te w ogrodzie, jak również te, które mamy na tarasach. Bratki jako rośliny, oprócz tego, że możemy sobie wyściełać nimi oczywiście rabaty, bardzo fajnie sprawdzą się też jako roślinki tak zadarniające klematisy. Będzie dziś również o nich mowa. Klematisy na przykład w donicach, które będziecie mieli na tarasach. Mówiłam już nie raz, nie dwa, że klematis lubi mieć głowę w słońcu, ale nóżki w cieniu. Czyli ta cała bryła korzeniowa klematisa, bardzo głęboko zasadzona, lubi na wierzchu mieć posadzone rośliny, które będą chroniły przed promieniami słonecznymi, tak jakby zatrzymywały te promienie. Bratki są idealne właśnie do tego zadania. Bratki i bodziszki jeszcze, o których powiem za chwileczkę. Bratki to są, słuchajcie, tak cudowne rośliny, które, no ci z Was, którzy mieli je na balkonach, na tarasach, to wiedzą o tym, że to są rośliny właściwie bezobsługowe. Jeżeli tylko uszczypujemy przekwitnięte kwiatki, to już w ogóle się odwdzięczają takim długim kwitnieniem. Bratki świetnie nadają się na rabaty, jako takie kwiaty, które są pomiędzy roślinami, na przykład tymi, które późnym latem kwitną, albo latem, no powiedzmy, środkowym, wczesnym, ale generalnie do tego momentu, że zaczynają się pysznić, to bratki przyciągają uwagę. I naprawdę są przepiękną, błękitną, niebieską, albo granatową chmurą, w zależności po jakie bratki sięgniecie. Znowu powiem to samo, co na wielu odcinkach. Bardzo mocno Was namawiam do tego, żeby kupować wiele takich samych roślin, właśnie żeby tworzyły, już powiedziałam, rodzinę kolorystyczną, taką
plamę kolorystyczną, że z daleka jak się patrzy, widzimy łan błękitów na samym dole. Bratki na przykład te jasno-niebieskie, po które ja najczęściej sięgam do ogrodu, które komponuję z różami, później z wszelkiego rodzaju bylinami, o których też za chwileczkę opowiem. To są takie tacy pierwsi rycerze ogrodowi. Bardzo długo kwitną, bardzo łatwe są w uprawie i bardzo mocno będę Was zachęcała, żebyście po nie sięgali. Tak samo zresztą jak po bodziszki, bo to będzie druga roślina, do której będę dziś bardzo, bardzo Was chciała zachęcić. Bodziszki, tak samo jak i koci miętki, o których również za chwileczkę, to są tacy rycerze następni ogrodowi. To w ogóle te dzisiejsze rośliny, o których Wam poopowiadam, żadna z nich w mojej ocenie nie jest trudną rośliną do prowadzenia. Wybrałam takie, które będą bardzo łatwo Wam się prowadziły, które bardzo pięknie i długo kwitną. Myślę, że wszystkim nam właśnie na tym zależy, żeby te roślinki pięknie kwitły. I bodziszki, zresztą tutaj widzicie, przez cały czas, teraz widzicie, będą Wam się ukazywały te moje ulubione rodzaje konkretnych roślin, moje ulubione gatunki, te, które my mamy w ogrodzie, które przepięknie kwitną i właśnie mają bardzo ładne wybarwienie błękitne kwiatuszków. Bodziszki są różne, ci z Was, którzy mają je w ogrodach, wiedzą, że one mają różne kwiatki, różnej wielkości, różnego koloru również. Te, które Wam wymieniam, to są właśnie te w przepięknym wybarwieniu niebieskim. Cudownie się rozrastają. To są właśnie takie rośliny samoobsługowe, że jak je raz zasadzicie, no i oczywiście później systematycznie tylko dbacie o nie, dokarmiacie na przykład kompostem czy obornikiem, podlewacie systematycznie, to bodziszki naprawdę bardzo szybko rozrastają się, tworząc właśnie takie łana kwitnące. No i bardzo długo kwitną. Bardzo długo kwitną, są bardzo ładnym tłem dla roślin wyższych. W zależności od gatunku konkretnego, one będą rosły na jakąś określoną wysokość, powiedzmy 20, 30, ale również 40 czy 50 cm. Te, które tutaj macie, to są raczej te bodziszki niższe, te, które wymieniłam. Bardzo je lubię, bardzo zachęcam Was do tego, żeby po nie sięgnąć. Tą wcześniejszą wiosną, oprócz bratków i bodziszków, bodziszki troszeczkę później będą kwitły, można jeszcze oczywiście wysadzić sobie w donicach szafirki, one też mają przepiękne niebieskie kolory, ale raczej dziś będę mówiła o takich roślinach, które kwitną długo, czyli nie tak krótko wiosennie, ale właśnie w lecie będziecie mogli się nimi po prostu nacieszyć oko. Mamy bratki, mamy bodziszki, lecimy troszeczkę wyżej i teraz będzie grupa roślin. Tak sobie pomyślałam, że nie będę ich szatkować. O każdej z nich, jeżeli będzie odcinek, to będziemy Wam na górze, o, tu z tej strony dawali kartę, czyli koci miętka, szałwie, perowskia i lawenda. To są te rośliny, powiedzmy, te wyższe, tak? Bo jesteśmy na parterze. Teraz patrzymy wzrokiem trochę wyżej na rabatach i to są te grupy roślin, o których chcę Wam opowiedzieć i bardzo, bardzo zaprosić Was. Właściwie nie zaprosić, zachęcić do tego, żebyście Wy zaprosili je. I znowu zaznaczam, na tarasy, balkony, bo wszystkie te rośliny możecie prowadzić w pojemnikach. Każda z nich, jeżeli będzie pojedynczo posadzona do pojemnika albo w grupie też do pojemników, naprawdę Wam się odwdzięczy długim, ale to długim kwitnieniem, bo zarówno koci miętka, wiele razy już mówiłam, nawet chyba w jednym z poprzednich odcinków, kiedy opowiadałam o roślinach kwitnących najdłużej w ogrodzie, wymieniałam właśnie kocimiętkę jako takiego rycerza ogrodowego, jako roślinę bezobsługową, radzącą sobie naprawdę z wieloma trudnymi warunkami, również z zanieczyszczeniami, tak? Oprócz kocimiętki drugą taką rośliną, która świetnie sobie radzi z zanieczyszczeniami, naprawdę nadaje się do tego, żeby w mieście zaprosić ją na balkony, na tarasy, jest perowskia. A wszystkie te rośliny, czyli i kocimiętka, i perowskia, i lawenda, i szałwia, mają jedną cechę wspólną. Na łodydze z boku rosną im maleńkie kwiatuszki, właśnie w różnych odcieniach błękitu, niebieskości, fioletów też czasami, bo one potrafią się też przepięknie wybarwiać. I wszystkie te rośliny z daleka, jeżeli są posadzone właśnie w grupie, powiedzmy po 7-8 na rabacie albo w donicy, tworzą przepiękną chmurę. Ja na początku odcinka dzisiejszego mówiłam o chmurze, bo mam takie skojarzenia, wiecie, z tymi roślinami, że jak je odpowiednio posadzimy, ja już to widzę oczyma wyobraźni, czyli na przykład na dole gdzieś będą sobie pyszniły się bratki, gdzieś tam dalej z drugiej strony bodziszki, gdzieś jeszcze w dalszym planie powiedzmy szałwia czy właśnie kocimiętka, a z tyłu perowskia, która potrafi naprawdę, niektóre rośliny potrafią rosnąć na wysokość metra, 1,5 metra, w
zależności od konkretnego gatunku, to zobaczcie, nam się robi przepiękna chmura błękitów, niebieskości, fioletów, że naprawdę czasami można stać przy takich roślinach, przy takiej błękitnej rabacie i po prostu tylko podziwiać. Te rośliny mają jeszcze fajną cechę, że zapraszają do siebie wszystkich naszych przyjaciół latających. Wiecie, że ja przemycam Wam troszeczkę, może taki nie wątek edukacyjny, bo tak tego nie nazwę, ale tak komponuję nasz ogród i do tego będę Was również zachęcała, żebyście wybierali te rośliny, które są bardzo przyjazne motylom, pszczołom, tym wszystkim naszym kochanym zapylaczom, których my tak naprawdę jako ludzie bardzo, bardzo potrzebujemy. Jeżeli kolor błękitny, to oczywiście nie może zabraknąć w tym odcinku ostróżek. Ostróżek, z których Greenkanu jest bardzo znane w internecie. Mam łany ostróżkowe, błękitne, jestem w nich zakochana. Co roku będę je na pewno miała w naszym ogrodzie. Tak delikatnie na początku powprowadzałam kilka roślin w jednym miejscu, potem w drugim, a później już poszło to w łany w naszym warzywniku, bo my głównie tam mamy te rośliny. Ostróżki, które są tak wdzięcznymi kwiatami, tak przepięknymi i właśnie tworzącymi ową chmurę. Dzisiaj ciągle mówimy o chmurze błękitów. Ostróżki, które również mają różne wybarwienia niebieskości, bo mogą być jasno-niebieskie, ale mogą być również fioletowe, ciemnofioletowe. W zależności od tego, który kolor bardziej Wam odpowiada, po prostu zapraszacie sobie te konkretne odmiany. Ostróżki uważam, że również są bardzo łatwe w prowadzeniu. Bardzo, ale to bardzo długo kwitną, a przez to, że są takie dostojne i wysokie, bo potrafią nawet do 2 metrów wysokości urosnąć, to mogą być cudownym tłem dla tych niższych roślin, o których przed chwilą mówiłam, czyli dla perowski, dla lawendy, dla szałwii, dla kocimiętki. Możemy te rośliny w pierwszym planie postawić sobie, a ostróżki właśnie w tym, powiedzmy, planie ostatnim. Bardzo je lubię, bardzo będę Was zawsze zachęcała do tego, żeby ostróżki wprowadzić do Waszych ogrodów i na tarasy, na balkony, bo one sobie bardzo fajnie w dużych donicach też radzą. Te rośliny, powiedzmy, niższe warto komponować z ostatnim stadium, czyli z roślinami najwyższymi. Mam tu na myśli wszystkie rośliny pnące. No i nie byłabym sobą, gdybym do każdego odcinka o roślinach nie wrzuciła oczywiście klematisów. I znowu teraz ciach, tu lub tu wjeżdżają te moje ukochane, błękitne, niebieskie, bądź takie ciemno-niebieskie. Wszystkie te, które widzicie, mamy w naszym ogrodzie, wszystkie bardzo lubię. Chyba takim moim ukochanym i też rekomendowanym, byście mogli je uprawiać na balkonach, na tarasach, jest błękitny anioł. To jest klematis, o którym Wam już wiele lat mówię, bardzo łatwy w uprawie, również uważam, że praktycznie bezobsługowy, jeżeli tylko będziemy dbali o systematyczne nawadnianie, no i dokarmianie tego klematisu. Wszystkie w ogóle powojniki lubią w momencie, kiedy już tak buchną od wiosny, zaczynają rosnąć i pracują oczywiście nad tym, żeby dla nas wytwarzać kwiaty, którymi my później się zachwycamy, lubią być wtedy dokarmiane. My oczywiście stosujemy raczej nawozy naturalne, wspomagam się obornikiem, wspomagam się mączką bazaltową, kompostem, no i dedykowanymi jeszcze odżywkami takimi właśnie dla roślin kwitnących. Wszystkie te rośliny możecie uprawiać z powodzeniem na tarasach, na balkonach i właśnie ten błękitny anioł naprawdę, słuchajcie, kolejną chmurę nam błękitną robi. Mamy jeszcze oczywiście bardzo dużo różnych klematisów, oprócz tego błękitnego, które możecie zaprosić do Was. Jeżeli mieszkacie w takich warunkach, że są przymrozki i widzicie, że rośliny na tarasach czy balkonach średnio sobie radzą, no to oczywiście te donice trzeba będzie bardzo dokładnie zabezpieczyć na zimę. A oprócz tego raczej rekomendowałabym Wam te klematisy, które należą do grup klematisów kwitnących na pędach tegorocznych, czyli teraz właśnie w marcu, kwietniu ścinamy klematisy na mniej więcej wysokość 30-40 cm, no i obserwujemy, jak one sobie przepięknie kwitną. Wszystkie roślinki, o których dzisiaj mówiłam, właśnie te z grupy błękitno-chmurzastych, to są naprawdę rośliny, którymi możecie zaczarować Wasze ogrody, tarasy, balkony. Przepięknie błękity komponują się z bielą. Nawet jeżeli nie będziecie chcieli złotej trójki mieć, czyli biel, róż i błękit, a tylko na przykład sięgniecie po dwa kolory, czyli biel i błękit, to też będzie przepięknie. My w zeszłym roku tak robiliśmy właśnie nasz taras, ten duży. Były rośliny białe i błękitne i to była główna taka gama kolorystyczna. Biało, błękitne, fioletowe, czyli ten pochodny też od błękitu. Przepięknie to wyglądało. Wszystkie rośliny też, o których dziś mówiłam, jeszcze raz podpowiem, one są bardzo łatwe w prowadzeniu. Okej, lawenda może troszeczkę będzie wymagała od Was
no takiego, może takiej trochę atencji, ale reszta roślin naprawdę, to są praktycznie rośliny bezobsługowe. Możecie jeszcze do tego przegorzan na przykład sobie dorzucić, też przepiękna roślina i też będzie, jeżeli w dużej grupie będą posadzone, to przepięknie będzie no takim, taką kontrą fajną, takie niebieskie kuleczki. I nie byłabym znowu sobą, gdybym to naszych widzów nie poprosiła. Naszych widzów, którzy mają własne ogrody, na pewno macie też swoje ukochane błękitne rośliny. Ja specjalnie nie wymieniłam wszystkich, byście wy też teraz mogli opowiedzieć o tych, które wy macie w ogrodach, które uważacie, że są przepiękne, które również tworzą cudowne, błękitne, niebieskie, fioletowe chmury. Napiszcie koniecznie w komentarzach, bardzo Was o to proszę, które z tych roślin są Waszymi ukochanymi, które Wam się świetnie sprawdzają w ogrodach, a być może niektórzy z Was mają te rośliny na swoich balkonach i tarasach i też z powodzeniem je uprawiają. Czekam, słuchajcie, na te Wasze wpisy, czekam na te Wasze błękitności, niebieskości. W kolejnym odcinku omówię kolejną grupę kolorystyczną, tak żeby łatwiej Wam było po prostu komponować te Wasze ogrody. Za dzisiaj już bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie zostać z nami troszeczkę dłużej ogrodowo, to tu w tej chwili gdzieś, chyba tu z tej strony, jeśli nie to z tej, będą karty do kolejnych odcinków. A za dziś błękitno-niebiesko. Dziękuję i do zobaczenia, do następnego.